Witajcie u mnie w kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię żurek. Jest to żurek, zaznaczam, z kupnym zakwasem. Jest to taki zakwas, ale jest to żurek taki no, naturalny. Przeczytam może składniki. Woda, mąka żytnia, mąka pszenna, płatki owsiane i czosnek. I to jest w składzie. I teraz tak, będę po kolei mówiła, co robię. W garnku wlewam 3 litry wody, dolewam do garnka 3 litry zimnej wody, dodaję 6 ziarenek czarnego pieprzu, 3 ziarenka ziela angielskiego i 2 liście laurowe. I teraz wrzucam 6 kiełbas białych surowych, 6 sztuk. Włączam gaz. Przykrywam. I to będzie się gotowało. I teraz, obok gotuję jajka, które będą ugotowane na twardo. W międzyczasie, kiedy kiełbasa i jajka będą nam się gotowały, będę przygotowywała teraz dalszą część. Potrzebujemy kawałek boczku, jedną kiełbasę, to jest podwawelska, wędzona, parzona, trzeba ją obrać ze skóry, i jedną cebulę oraz 3 ząbki czosnku. Wlewamy tutaj, wlewamy na patelnię jedną łyżkę, mniej więcej jedną łyżkę oleju. Kroimy boczek i wrzucamy do podsmażenia na patelnię. Kiedy boczek już się wytopił, kroimy naszą kiełbaskę w takie półplasterki i dorzucamy do boczku. I jeszcze razem smażymy, aż kiełbaska się przyrumieni. Po 8 minutach jajka już nam się ugotowały i zalewam je zimną wodą. A do naszej kiełbasy i boczku dodaję grzyby, które wcześniej pokroiłam i moczyłam je jakieś 40 minut w wodzie. To są półpieńki. Pieńki. Pieńki, grzyby pieńki się nazywają. I do tego dodaję jedną pokrojoną cebulę.
3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. I dalej smażę do momentu, aż cebulka nam się zeszkli. Naszą kiełbasę z boczkiem, grzybami i cebulką mamy już gotowe. Teraz w tym momencie minęło jakieś 15 minut, kiedy kiełbasa się zaczęła gotować. I musimy ją teraz wyjąć. Musi troszeczkę przestygnąć i trzeba ją obrać ze skóry, z tego flaczka. Już wyjęłam kiełbasę i teraz do naszego wywaru dodaję wszystko, co mam na patelni. W tym momencie możemy dodać majeranek. Majeranku dosyć sporo. Taką porządną garść. I teraz zakrywamy i gotujemy około 10 minut. A my w międzyczasie bierzemy śmietanę. Śmietanę 12 lub 18, ja mam 12, jest to 200 gram. Dodajemy do tej śmietany łyżkę mąki. I dokładnie mieszamy, żeby nie było grudek. Po 10 minutach bierzemy sobie naszą mąkę ze śmietaną i wlewamy nasz wywar do tej śmietany, żeby ją zahartować. I mieszamy. I dodajemy do wywaru i intensywnie mieszamy. I teraz bierzemy nasz tutaj zakwas, mocno potrząsamy, żeby ta cała mąka się wymieszała dokładnie z dna. Ja tutaj na 3 litry wody biorę 2 takie żury, to jest łącznie litr. Jeden jest na 1,5 litra. I dodajemy
do całości. Tak samo z drugim. I teraz czekamy, aż się zagotuje. Kiedy wywar nam się, już nasz żurek delikatnie zagotował, to wyłączamy gaz. Dodajemy naszą obraną ze skóry białą kiełbasę i pokrojoną w plasterki, takie dosyć grube plasterki. Musimy posmakować i jeszcze przyprawić solą i pieprzem, w zależności od tego, czy jest już dobrze, czy jeszcze nie. Raczej pieprzu jeszcze trzeba będzie dodać. Tak, u mnie jeszcze muszę dodać pieprzu. Też troszeczkę soli. I teraz nam pozostaje już tylko wlać żur na talerz. Dodać ugotowane jajko. I nasz żurek gotowy. Także życzę smacznego i życzę Wam też wesołych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy.